nie chcę być kolejnym youtuberem nagrywającym gameplay z gry, także ja będę udawał, że nagrywam coś innego, a wy udawajcie, że oglądacie coś innego. Dzisiaj robimy test Audi RS7 z 2021 roku. Niestety w Forza Horizon 5 nie mamy miniaturki tutaj w playliście festiwalowej tego samochodu. Nie wiem dlaczego, nie mogę go podejrzeć, nie mogę zobaczyć, jak on wygląda, ale z drugiej strony będzie to jakaś niespodzianka, jak go sobie odbierzemy. Dodatkowo Audi RS e-tron jest do odebrania. Miałem trochę przerwę od Forzy i w ogóle od grania, bo nie było mnie w domu przez ostatnie 2 tygodnie i okazało się, że mam prawdziwą youtuberską chorobę, wiecie? Jak nie ma filmów zaplanowanych na moim kanale, to czuję się źle, czuję, że coś jest nie tak, tak jakby ci ktoś oderwał gilę albo coś takiego, serio. Jest źle i dlatego dzisiaj usiadłem i oh my god, co to jest? Nice! Widziałem miniaturki u innych youtuberów tego samochodu i widziałem te tylne lampy, ale w grze prawie jak na żywo. Ej, wygląda to naprawdę nieźle. Opadający ten tył, przypomina mi się poprzednia RS7. Naprawdę bardzo ładnie wygląda ten samochód. Tak porównując do nowej BMW M2. O kurde. Chociaż nowa BMW XM hybrydowa BMK SUV jest całkiem ładna, ale kurde, świetnik mi rzucił. To Audi nie jest do świetnika, gościu, opanuj się. Nowa BMK elektryczno-spalinowa jest naprawdę ciekawa pod tym względem, ale M2 jest paskudem. A tutaj mamy coś naprawdę fantastycznego. No dobra, zobacz, jedziemy. Ej, w grze nie wygląda ten samochód na jakiś wielki, ale w rzeczywistości to jest pewnie kobyła wielka, co? Jakaś konkurencja dla Porsche Panamery GTS, jak myślicie? Ty co jest? What the hell? Ej, what? Czemu nie słychać dźwięku? Ej, o co chodzi? Mam dźwięki wyłączone w rzeczy jak? Car volume 100%. Czekaj, headphones weźmy sobie teraz, o. Może teraz będzie dobrze. Ty no. Co jest, a z kokpitu? Moment. O dobra, z kokpitu coś się dzieje, ale co jest z tyłu? Posłuchaj go, ty. No kurde, to ma dźwięk! Okej, jest to napęd hybrydowy, 4-litrowa V8 z 48-woltowym hybrydowym systemem. 8 biegów, sprawdźmy, czy jest 8 biegów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest 8, super. 591 koni mechanicznych i 3 sekundy do 96 km na godzinę. Damn, to jest potwór! Ale gdzie jest dźwięk? coś tu jest nie tak. Ej, to jest prawdziwy dźwięk? Nie mogę w to uwierzyć. Wszedłem do garażu. Czekaj, to tak jakby się wydech nie zainstalował. Poczekaj, może ja mam coś nie tak z dźwiękiem, kurde. No do cholery, ej. Ja chyba zaraz Xboxa odpalę, zobacz, czy też tam takie jest. O nie, ja miałem nadzieję, ej. Poprzednia RX7 w Forzie Horizon 7 miała fantastyczny dźwięk. Ja na to tu liczyłem. Ej, ja przerywam ten odcinek, bo ten odcinek nie ma sensu, dopóki nie naprawią dźwięku tego samochodu. Zrobię jeszcze restart gry i zobaczę, czy coś się naprawi. Zrobiłem restart gry. Ale to zmaścili, ty.
Nie, no to bez sensu, cały odcinek, jak nie będzie dźwięku. Słuchajcie, robimy tak. Ja przerywam ten odcinek, wyszedł chyba najkrótszy odcinek z Fordzy na moim kanale, ale przerywam ten odcinek i wznowię go, kiedy naprawią już grę. Przecież to powinno fantastycznie brzmieć to auto, a co my tu mamy? Coś jest ewidentnie tak. What the hell?